Dwie drużyny z dwóch różnych województw, a jednak prawie sąsiedzi, tak bliscy sobie i tak dalecy. Po pierwszym spotkaniu, no ciupinkę bliżej tego upragnionego finału, drużyna dzisiejszych gospodarzy. Gospodarze przystąpią do niego w takim właśnie składzie. Bramkarze 47 Kevin Lindskog, spójrzmy na zestawienie gości. Andrzej Sidorenko do tego drugiego półfinałowego boju wystawia taką oto kadrę. Przywitanie kapitanów. Filip Komorski po stronie gości. Krystian Dziubiński po stronie gospodarzy. Potrafiła pokonać bramkarza rywali. Nick Zupancić w charakterystycznej dla Zerka jeszcze na ustawienie i pierwsza walka na buliku. Filip Komorski w tym pierwszym. Andrzej Sidorenko. Teraz ładne przejęcie GKS-u Tychy. Zagranie przed bramkę. Znalazł się tam Bizacki. Juchola. Pilnuje niebieskiej pociecha. Wybrał się ze strzałem w krótki róg. Jeszcze Juchola. Nagrał na drugi słupek, ale nie trafił Szturc. A tutaj raz jeszcze interwencja Talii Oświęcimianie, którzy teraz będą mieli okazję do kontry. Cichy, pogubili się tam trochę z Dachostą. Fucik wyciągnął prawy parkan i odbił krążek. Jeszcze zmiana i trafienie. Repla z Tunia Oświęcim obejmuje prowadzenie w siódmej minucie, 37 sekundzie po tym strąceniu przed bramką. Lindskoga niedobre. I teraz wjazd przed bramkę Fucika. Nie ma gola. No tutaj sędzia liniowy podniósł rękę, ale to było zagranie zawodnika z Oświęcimia. Szturc przegrywa pojedynek z Lindskogiem, ale dobija, poprawia i jest 1-1. Część zawodników z Oświęcimia zmieniała w tym właśnie momencie. I to jest pierwszy gol dla Tyszan w tej półfinałowej rywalizacji. Mamy 9 minutę, 39 sekundę. Autorem tego gola Roman Szturc. Ręce także opuszczone wzdłuż ciała, więc kary nie ma. Tymczasem Vanat dograł przed bramkę, nie trafił. Jak mógł nie trafić? Fucik wraca do bramki i musiał odbijać także tą poprawkę spod bandy. Nie najlepsze wybicie zza bramki GKS-u Tychy i nie ma gola. Ten mecz, aniżeli wczorajsza premierowa odsłona. No tutaj jak w posiadaniu zespołu gospodarzy. Wjazd przed bramkę. Miał położony parkan na lodzie Tomasz Fucik, który teraz pozostał bez kija. To jest dobry moment dla gospodarzy. Cichy ponad poprzeczką. Zabrakło naprawdę niewiele. Będzie kara. Będzie kara na Tediego Dacostę pod poprzeczką. Tutaj pomylił się były gracz GKS-u Tychy. No a tutaj Teddy Dacosta. No jak sami widzimy w formacjach specjalnych, jeśli chodzi o ten playoff. I teraz kontra Oświęcimia. Nie ma gola. Poprawka, ale czy tam nie było ruszonej bramki? Tutaj oglądamy powtórkę. Fucik zatrzymuje strzał, a później Dipuy odważnie tutaj wjechał między rywali. Szuka niebieskiej. Wrzucenie, zmiana toru lotu. Świetna interwencja Lindskoga, ale rusza Szczechura. Lewym skrzydłem Aleks Szczechura. Zagraje przed bramkę na 13 sekund przed końcem tercji. Znów obejmują prowadzenie Oświęcimianie. 2-1. Teddy Dacosta. Ruszył Aleks Szczechura. W 19 minucie, 48 sekundzie zagrał przed pole bramkowe do Teddy'ego Dacosty. Ten tylko dołożył. Jeszcze narada sędziów. Tam widzieliśmy ten fruwający kij. My oglądamy całą sytuację raz jeszcze. A to tutaj, proszę zwrócić uwagę, nie ma tego gola, nie ma tego gola. Jest kara nałożona na Teddy'ego Dacostę. Są kary poza tablicą, więc rozpoczynamy tę drugą tercję. Rusza Boivin. Środkiem Boivin za obrońców. Taki niesygnalizowany, szybki strzał, ale teraz Unia 3-1. Prusak na drugą stronę. Rozegrali! Koronkowo, kapitalnie na 2-1. Gdzie byli obrońcy GKS-u Tychy? Bo chyba już na de gola w szatniach stadionu zimowego.
Teraz spróbuje Padakin. Zostawił Dziubińskiemu. Fucik, poprawki nie ma. Wybijają Tyszanie. Będzie wprost na kij Bławę. Teraz błyskawiczne nagranie. Dupuy z Bławę w tej akcji. Dupuy, Bławę. Słupek. Odpowiedź Tauronu Repla. Znów 3-1. A Krążek jakimś cudem wpada do... Pada do bramki, ale Bartosz Kaczmarek pokazuje, że będzie oglądał całą sytuację, by sprawdzić, czy tam ręką nie został Krążek do siatki Fucika wrzucony. No, obawiam się, że taka może być decyzja i to może być kolejny nieuznany gol dla gospodarzy, ale niech rozstrzygną specjaliści od przepisów gry hokeja na lodzie. Nie ma gola. Krążek wrzucony do bramki ręką. Ruszył Juchola, ale dosyć łatwo zatrzymany przez Dziukowa. Świetnie Dziubiński do Padakina. Padakin nie zmieścił się tutaj w ten bliższy róg. GKS Tychy 1-0 w rywalizacji. A tutaj Mroczkowski, ależ nagrał i jak nie trafił. Dupuy, coś spektakularnego, jeszcze Linckuk. Pensję Linckoga po tym, jak Mroczkowski nagrał. Dupuy kapitalnie zostawiony lewy parkan. Prawie 150 meczów w Pścińskiego. Kaskinen broni Linckuk, poprawka! Mroczkowski doprowadza do remisu. GKS Tychy zdobywa drugiego gola i to znowu jest gol po dobitce. Może mieć pretensje do swoich partnerów z zespołu. Kevin Linckuk, o tutaj. Filip Pangełow-Juldaszew miał Krążek na kiju. Poradził sobie Fucik, a Hopelto rozpędza się lewym skrzydłem. Dobrze wyłożył Dziubiński, znów zabrakło mu niewiele. Oświęcimianie. I odpowiedź Fucika po tej próbie Padakina. Będą kary. To znaczy jedna na pewno, a może więcej. Ta zerka, jak ustawieni partnerzy. Dobre nagranie! Fucik, jak on to obronił! Tutaj, w tym miejscu, w tercji środkowej. Ale kapitalna interwencja Fucika. Myślę, że jeszcze bardziej spektakularna niż ta obrona z drugiej tercji Linckuga. Znowu niedokładnie. Dziubiński ograny, choć odzyskuje Krążek. Fucik raz jeszcze odbija. Pozbawiony kija Tomasz Fucik. Trudna sytuacja i jest gol! Jest gol dla Unii! Wykorzystali przewagę liczebną. Wykorzystali brak kija Tomasza Fucika. I znów są na prowadzeniu po raz trzeci. Nie wiem, czy tutaj August Nilsson jeszcze nie rozproszył. Padakin prawie zaskoczył Fucika, prawie. Mroczkowski do pociechy. Linckuk spokojnie interweniował, nie było przed nim żadnego gracza. Będzie kara. Atak kijem trzymanym oburącz. Jean Dupuy. Jeszcze Tyszanie, 30 sekund zostało Unii, już jest na lodzie Jean Dupuy, ale strata Nilssona i koniec! 4-2! Krystian Dziubiński wykorzystuje błąd Augusta Nilssona i rozstrzyga mecz numer 2 na korzyść Tauronu Replast Unii Oświęcim. 59. minuta. Łukasz Krzemień, ale to jest koniec meczu numer 2. Tauron Replast Unia Oświęcim GKS Tychy 2-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw. 4-2 wygrała drużyna Tauronu Replast Unia Oświęcim. W rywalizacji 2-0 i na ten moment Tauron Replast Unia Oświęcim wykonała plan na spotkania domowe i jest w połowie drogi do finału Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Rywalizacja przenosi się do Tychów.